Cześć kochani, tu Simmes, witam Was ponownie u Borejków, u których ostatnio sporo się dzieje. Zaczniemy sobie dzisiaj od Kacpra, który w ostatnim odcinku próbował zaprzyjaźnić się, zdobyć względy ojca panny Małgorzaty, a dzisiaj będzie z kolei uderzał już do owej panny. I to na początek, tak wiecie, lekko, łatwo i przyjemnie. Potem zobaczymy, co słychać u Tosi i jej córek, ponieważ, no jak wiecie, Paweł niestety odszedł, zostawił ogromne długi. W poprzednim odcinku mieliśmy okazję zobaczyć, jak to wpłynęło na jego siostrę Zuzię i jej męża, ich dzieci. Z kolei dzisiaj zobaczymy, jak to wpłynęło na jego żonę i jego dzieci. A na końcu zapraszam Was również na cutscenę. Zobaczycie, co się stało z Adrianem i Ignacym. Zapraszam do oglądania. No i tak jak podejrzewałam, udało się, dostał nasz Kacper wychodne, no i poszedł się przejść i jak się okazuje, spełniło się jego marzenie, spotkał nie tylko pannę Małgorzatę, ale również jej babcię i jej brata, no, którzy przyszli sobie tutaj do biblioteki pobliskiej, więc mój drogi, poznaj brata, porozmawiaj z babcią, babcia jest chyba trochę nie w sosie, tak coś mi się wydaje, ale nie wiem, może mi się tylko wydaje. Możesz się poentuzjazmować. Tak, ty teraz będziesz wszystkim salutował. Świetnie, wspaniale. No, twoje zadanie, mój drogi, to jest zaprzyjaźnić się w sumie z całą rodziną, bo im bardziej będą cię lubić, tym twoje szanse u panny Małgorzaty wzrastają, więc poszukam sobie tu jej, bo ona oczywiście poszła do tej biblioteki i cię olała, jak widać. Gdzie ty jesteś? A, poszłaś skorzystać. Możesz ją zapytać, jak minął dzień. Miejmy nadzieję, że ona tu zaraz do ciebie przyjdzie, chociaż chyba teraz gada z lustrem. Ojej, Ewa go na randkę zaprasza. Wiesz co, Ewa? My jesteśmy od siebie dosyć oddaleni. Mam nadzieję, że panna Małgorzata tutaj zaraz przyjdzie. Tak, idzie, super. O, czekaj, co ona mówiła, że się przyjaźnisz z Bogdanem? Teraz czekajcie, zobaczmy, jakie wy macie relacje. Ojej, no wspaniale, super, musisz jeszcze poznać jego pozostałe cechy. Oj, panna, zawołaj grupę, panna Małgorzata jest głodna. Spróbuj ją uspokoić i może, nie wiem, może zaproponuj, że pójdziecie coś zjeść, bo tak jak mówiłam, pani Małgorzata, panna Małgorzata czuła się bardzo głodna, więc myślę, że coś sobie zamówimy. Zamów, kochany, do stolika. Jezu, nie wiem, dlaczego ta pani chodzi tak ubrana. Nie zwracajcie, proszę, uwagi. No dobrze, zamówmy coś do picia. Wiecie co? Dobra, będzie ostra babunia, zdecydowanie dla babuni. I lemoniada dla ciebie, i lemoniada dla młodego. Oj, aha, okej, dobrze. Coś źle klikłam. Rumianek na uspokojenie, ostra babunia dla babuni. Tak się to robi. Ja jak zwykle nie ogarniam. No i zjedzmy coś dobrego. To jest jakaś zupa rybna, okej. Chleb mleczny bez laktozy. Bardzo interesujące, muszę powiedzieć, dania tutaj są. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc proponuję, mój drogi, ty sobie weźmiesz to coś. Panna Małgorzata weźmie sobie sałatkę owocową. Misę z niby mięsem weźmie sobie babcia, a młody weźmie sobie grillowane owoce. I wydaje mi się, że na tym... Aha, bo to są chyba przystawki, tak? No dobrze, no to zjemy po przystawce, nie będziemy brać dania głównego, bo w sumie czemu? Może potem weźmiemy jeszcze jakiś deser. W porządku, moi kochani, zamówcie. Widzę, że jesteś przeszczęśliwy, że skorzystałeś tutaj z okazji i z sytuacji i z tego, że udało się skorzystać z nocy, z szaleństw. Także wspaniale, fantastycznie. Mam nadzieję, że nam tu przyniosą za chwilę. Boże, kim są ci ludzie i dlaczego są tak ubrani? Nie wiem, może to jest jakiś... No dobra, słuchajcie, nie wnikam. Może przyjechał jakiś cyrk i to są cyrkowcy, co? Nie wiem, tak zmyślam, wymyślam. Poszedłeś zamówić? Poszedłeś zawołać panią tutaj? Myślisz, że do was nie przyjdzie, żebyście mogli złożyć normalnie zamówienie? No dobrze, idź skorzystaj z toalety, bo zaraz będzie disaster, a tego zdecydowanie nie chcemy. No i oczywiście chciałabym, żebyś porozmawiał tutaj z panną Małgorzatą. O, opowiedz porywającą historię. Rozmawiaj też tutaj z młodym, z nim też dobrze by było się zaprzyjaźnić. Możesz na przykład, no dobrze, poznaj go. I z babcią też oczywiście. Możesz pochwalić jej strój, chociaż taki trochę już niezbyt modny. No ale mówić jej tego przecież nie będziemy. No i pochwal wygląd, no. Nie będziemy szli tutaj przy babci w bardziej odważne gadki na podryw. Ojoj, nie skorzystałeś, widzę. Mam nadzieję, że porozmawiasz z nimi i pójdziesz skorzystać i nie wydarzy się tutaj nic nieoczekiwanego. No ale dobrze, okej, dobrze. Pochwaliłeś ten wygląd, więc to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że to dla nas. Tak, ojej, pani biegnie. Pani biegnie i przynosi. Wspaniale. Super. O, jakże się cieszę. Chodź tu, mój drogi. Zjedz, bo widzę, że też jesteś już bardzo, bardzo głodny. Ale całkiem, słuchajcie, ładnie to wygląda. Jedzenie jest, no może nie super, hiper jakości, ale całkiem w porządku. Całkiem w porządku, mój drogi. Jeszcze tutaj porozmawiaj. Lepsze maluchy? No dobrze, porozmawiaj o pomysłach na posiłek dla malucha. Okej. Wyznaj pannie zauroczenie. Babcia teraz jest zajęta młodym, więc może nie słucha. Albo może zrobisz to w tak zawoalowany sposób, że wiesz, nie będzie to brzmiało zbyt natarczywie. Oczywiście pochwal jej jeszcze raz wygląd. Przyjaźnie, entuzjazmuj się może posiłkiem. O, to też jest dobry pomysł, ale szybko zjadłeś. Szybko zjadłeś, nie ma co. Dobrze, no więc możesz teraz, myślę, wypić. Co tutaj, kochany? Zmęczony się już robisz. No będziemy się powolutku żegnać, ale widzę, że budujesz tą relację bardzo powoli i ostrożnie. Może zapytaj, czy możesz do niej napisać, czy możesz, wiesz, skontaktować się z nią jakoś później. No dobra, no zapytaj, czy już jest może komuś obiecana. No dobra, no zapytaj, no, bo bardzo, bardzo cię to interesuje, więc zrób to. Porozmawiaj tutaj jeszcze z babcią, możesz ją szczerze pochwalić. Dobrze, Małgorzata, z tego co widzę, nie jest z nikim w żadnym związku. Byłoby miło ją zaprosić na randkę, ale teraz tego nie zrobimy. Ale myślę, że fajnie by było może z nią porozmawiać przez chwilę sam na sam. Boże, czemu ci Simowie tutaj tak biegają nieustannie, przerażeni i wiecie, tacy nie jakby nie wiedzieli, co się tutaj do końca dzieje. Chciałabym się babci na chwilę pozbyć. Widzę, że tutaj pani sprząta, ale oni tak nie za bardzo, widzę, wcinają. No dobrze, on jest już bardzo zmęczony, więc będziemy się już żegnać. Zrobimy zrezygnuj ze stolika. Nie wiem, co to tak naprawdę znaczy i co nam to daje. Ja bym chciała po prostu zapłacić tak naprawdę, ale nie wiem, czy w ogóle mogę to zrobić. Zrezygnował ze swojego obecnego stolika. Dobrze, widzę, że wszyscy zjedli. O, babcia sobie poszła, więc chodź tu, mój drogi. Romantyczne, flirtuj. Ej, nie odchodź, nie uciekaj. Nie uciekaj jeszcze. Nie uciekaj jeszcze nie uciekaj. Zostań jeszcze chwilę, porozmawiajmy troszeczkę. Mogłeś prężyć muskuły, w sumie czemu nie, ale oczywiście zmaściłam i tego nie zrobiłeś. Idziemy dalej, romantyczne. Chodź tu, kochany, idziemy na całość. Dopóki babcia nie patrzy, chodź tu, obejmij ją. I zaproponuj, że może wybierzecie się razem do parku albo na film, bo to wiecie, to już chyba... To już chyba jest taki czas, że można by było. No całować jej raczej nie będziesz, ale możesz jej posłać pocałunek. O, wręcz jej róże. O, wręcz jej róże. I poproś ją o wspólne spędzanie czasu. Zrobimy to tak, ale nie, że teraz. Zadaj jej ryzykowne pytanie, czy spędzi z tobą trochę czasu w weekend. No bo jest weekend, wiecie, w niedzielę może będzie okazja, żebyście się gdzieś razem wybrali i porozmawiali. No dobrze, okej. Widzę, że panna Małgorzata musiała już iść, więc ty, mój drogi, leć już też koniecznie do domu, bo jesteś zmęczony. Kazałam ci spać, zamiast iść do domu. Idź do domu. Idź do domu, bo też się zasiedzieliście się. Ale myślę, że było to udane spotkanie. Mam nadzieję, że uda mu się, wiecie, uda mu się zdobyć pannę Małgorzatę. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Ojciec go lubi, więc nie ma tragedii, nie jest źle. Wygląda na to, że będzie jeszcze lepiej. Jesteśmy u Czesi, Tosi i Tereski i kolejnego małego Sima, który jeszcze się nie urodził, ale urodzi się już wkrótce. Jak widzicie, dziewczyny wprowadziły się do nowej miejscówki. Nie jest to miejsce najprzyjemniejsze. Wiecie, no kiepska dzielnica, brud, smród, ubóstwo, ale niskie czynsze, chociaż czy takie niskie, to też dla nich każdy czynsz będzie, podejrzewam, dzisiaj wysoki. Ich podwórko, jak widzicie, no cóż, wygląda dosyć dramatycznie. Myślę, że będą musiały poświęcić trochę czasu na sprzątanie, ale zobaczymy. Tosia musiała sprzedać Pawełka. Udało się, na szczęście, ale no nie mogły zostać w tym dużym mieszkaniu, które znaliście, więc wprowadziły się tutaj do takiej małej sutenery. No cóż, no jest biednie. Nie wygląda to jakoś super hiper. Co to? Jaki sklep? W ogóle słuchajcie, dziwne rzeczy mi tu wyskakują dzisiaj, no ale... Bo wgrałam jakieś mody, których nie kojarzę i nie wiem, z którego to moda jest. Nieważne. Jeżeli kojarzycie to, co mi tu teraz wyskoczyło, to dajcie znać. Kochana, głodna jesteś, tak? No to wiesz co, weź sobie jakąś resztkę, bo tutaj coś chyba mamy. Nie będziemy tego marnować, zjemy. Czesia, ty też jesteś głodna, więc sobie skorzystaj i też sobie weź resztki. To samo jeśli chodzi o ciebie. Także dziewczyny sobie tutaj zjedzą, no i postaramy się jakoś rozpocząć funkcjonowanie w nowym miejscu. Zobaczymy, jakim się tu będzie żyło. Także tak, no długi zostały spłacone, ale no niestety niewiele zostało, jak widzicie. Nie mam pojęcia, co się będzie dalej działo. Czeka nas w tym odcinku poród, to na pewno. No i cóż, będziemy sobie jakoś radzić. Jeśli chodzi o Tosię, to Tosia jest, moi drodzy, w depresji. Proszę bardzo, ma tutaj cechę depresja i też również ma tą cechę Tereska, no bo jednak dla dziecka to jest trauma. Czesi cech nie zmieniałam, zostawiłam jej takie, jakie miała. Ona jest buntowniczką, więc wiecie, jakby powiedzmy, że ta cecha ją troszeczkę chroni przed takim totalnym załamaniem się. Ona się będzie buntowała, ona będzie twarda i będzie walczyć. Czy to ją w końcu do jakichś problemów psychicznych nie doprowadzi, tego nie wiem, o tym się przekonamy, ale póki co Czesia jest nastawiona na walkę i przetrwanie. Tośka zaczęła grać, to niech sobie gra. Będziesz myśleć o członku rodziny, ok. Jeśli chodzi o Czesię, to zabrała się za sprzątanie, ale wiesz co, kochana, póki mamy pieniądze, to ja bym chciała, żebyś namalowała obraz. Może być dodający pewności siebie, ok. No, to taka fajto jesteś, w porządku. Zupełnie mi to do ciebie pasuje. Teresko, ty musisz do toalety, a jak sobie skorzystasz, to odrób lekcję. Jeśli chodzi o Tosię, no to ona tutaj tak, zaczęła sobie grać, wspaniale, wiesz co, przebierz się może w strój codzienny. Ja im oczywiście stroje zmienię, no bo częściowo już im zresztą zmieniłam, bo wiecie, no te takie najbogatsze stroje też po prostu zostały sprzedane. No, słuchajcie, każdy grosz się liczy. Wiesz co, napisz piosenkę. Może być sentymentalna, napisz piosenkę, no zawsze to jakieś... pieniądze, zawsze jest szansa, że coś zarobicie, bo tak jak mówiłam, no czynsz teoretycznie powinien być niższy, ale wcale niższy nie jest, bo to są Simsy, a poza tym tu jest, wiecie, dosyć dużo zabudowań, no ale to byłoby bez sensu, gdyby one cały ten czynsz płaciły tutaj, więc nie, jakby ja im tu będę pomagać, bo płacenie za taką klitkę takich pieniędzy to jest, wiecie, bez sensu. No ale to wiecie, one nie wynajmują mieszkania, tylko to jest jakby zabudowana cała parcela i to jest sporo zbudowane, dlatego to jest tak wysoko. Ja powiedzmy, że będę im to zmniejszać o połowę. Delektuję się każdym pociągnięciem pędzla. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Lub malować. O, mam jakąś pocztę do wzięcia, więc może... Kto może wziąć pocztę? Czy ty możesz wziąć pocztę? Nie możesz, ale ty możesz. O, jesteś wolna, to weź pocztę. To chyba nie są rachunki, to chyba są jeszcze jakieś prezenty albo z urodzin Czesi, albo ktoś po prostu coś wysłał, nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Weź pocztę, zobaczymy, co tam jest, zobaczymy, co tam przysłano. Aha, nie patrzę tutaj. O, zestaw do hodowli ziół i i nie wiem co, ale to coś to sprzedamy, a zestaw do hodowli ziół to otworzymy. Zobacz, co tu jest. I słuchajcie, możemy tutaj, myślę, zasiać. Okej, dwa możemy zasieć. Dobrze, to zasiejmy dwa. Zasiej szałwie i zasiej pietruszkę. Będziemy mieli trochę ziół tutaj w naszym przydomowym ogródku. Widzę, że namalowałaś obraz, nawet całkiem ładny Ci wyszedł i całkiem drogi, więc fajnie. Będę chyba chciała, żebyś... O, chodź tutaj, przeszukaj kieszenie i zrób pranie. Upierz wszystko w bali. Wiecie, Czesia jest ta odpowiedzialna i ogarnięta, więc ona tutaj będzie prawdopodobnie najwięcej robiła w tym domu. A Tereska to jest taki mały leniuszek, więc raczej po niej bym się zbyt wiele nie spodziewała. No i po Tośce raczej też już w tym momencie nie. No teraz to na pewno nie, bo jest w ciąży, więc też nie będziemy jej nadmiernie eksploatować. Wiesz co, idź skorzystaj, bo zaraz się wydarzy coś strasznego. A, dostaliśmy tantiemy, słuchajcie, no to fajnie, w sensie fajnie, no zawsze to są jakieś pieniądze, z głodu nie umrzemy. O, zobaczcie, kto do nas idzie, Dorota, bo Dorota dowiedziała się o całej sytuacji Tosi, wiecie, rodzina nie wiedziała, Boże, przepraszam Was za te ściany, ja nie ogarniam, rodzina nie wiedziała o długach Pawła, a Tosia też raczej się z tym nie chwaliła. No i Dorota przyszła tutaj, chodź tu kochana, porozmawiaj z brato, nie, Boże, siostra męża to jest kto? Nie wiem, nieważne. Porozmawiaj z nią, nie wiem. Porozmawiajcie, dziewczyny. Dorota przyszła, żeby zaproponować, żeby one jakby nie gnieździły się tutaj. Mogą przecież zamieszkać z nimi w tym dużym domu u Góreckich. Matka Górecka już jest starszą osobą, dzieci się właściwie powynosiły, został tylko ten najmłodszy. Tam jest miejsce, więc jakby nie ma sensu, żeby one tutaj siedziały i wiecie, w takich warunkach. Więc ona postanowiła zaproponować Tośce, żeby po prostu wprowadziły się do nich. Ale Tośka nie chce litości. Tośka woli jednak zostać samowystarczalna i no nie, jakby nie zgadza się na to, absolutnie. Więc no jakby ja nie chcę się z nią tutaj bardzo jakoś kłócić, ale chciałabym jej odmówić. No dobra, po prostu ją skrzycz. Skrzycz ją, powiedz jej, że jakby, że nie, że... Jakby nie będziesz po prostu przyjmować jałmużny i poradzisz sobie tutaj. Chociaż no nie jest to zbyt mądre, bo wiecie, jest w ciąży i wyślemy ją do domu, niech sobie idzie. Jest w ciąży, za chwilę może się tutaj zrobić naprawdę no nieprzyjemnie, ale Tośka, no słuchajcie, Tośka jest w dziwnym stanie psychicznym i po prostu, wiecie, ona też się czuje winna z powodu tego wszystkiego, co zaszło. O, jakiś kotek tu do nas przyszedł. Teresko, zajmij się kotkiem. Przyjaźnie się z kotkiem przywita, jest przeuroczy. O, a Ty rozwieź pranie, bo zrobiłaś pranie, więc je od razu wyładuj i rozwieź na sznurku. A Ty teraz się smutna zrobiłaś, tak? A czemu jesteś smutna, kochana? Och, no przykro mi. Naprawdę, naprawdę, Tosia, przykro mi. Boże, wiecie co? Po raz pierwszy w życiu działa mi kocia miejscówka i działa mi chyba trochę aż za dobrze. Wow. Chodź tu, porozmawiaj z córką. Poproś córkę o radę. Tak, będziesz dziecko o radę prosić. No tak to niestety jest czasami. I jak się dzieją takie przykre rzeczy, jak w tej rodzinie ostatnio. No, ale wracając, jakby Tośka się czuje winna i po prostu jest jej strasznie głupio i dlatego też nie chce przyjąć pomocy od Doroty, bo jej się wydaje, że, no, że rodzina Pawła też ją wini o to, co się stało. Dlatego no, chce się trzymać z daleka, po prostu. I nie chce też być od nich zależna. O nie! Och, przybłęda, przylepiec, ten piękny, uroczy, słodki kotek odszedł. O nie. Teraz, tutaj, u nas, nie podoba mi się to ani trochę. Och, a ten kotek mnie tak tutaj, tak mi się podobał, że nawet myślałam o tym, żeby go adoptować, a tutaj taki bęc. Tak, i jeszcze dostaliśmy, dostaliśmy trumienkę. Nie no, fantastycznie. Dzięki, stary. Wiesz co, idź sobie. Mogę się ciebie jakoś pozbyć? Nie podoba mi się, że tu jesteś. Co tu się z Dorotką wydarzyło? Przestałyście się lubić? O, uraza. Ojojoj. Antonina żywi głęboką urazę wobec Simki imieniem Dorota. Trudno jest wybaczyć, zapomnieć... Poczucie krzywdy. No przykro mi, naprawdę. Robisz sobie, kurczę... Sama sobie to robisz. Sama sobie to, Tośka, robisz, naprawdę. Dziewczynki, gadacie sobie, tak? Wszystko jest fajnie? A super, wiecie co? Zamówimy sobie może jakieś... jakieś produkty. Powiedzmy, że dziewczyny pójdą do sklepu. Powiedzmy, że sobie pójdą do sklepu i zamówimy jakieś... tak, butelkę mleka, cebulę... Chlebu to nie. Ale zamówimy cukier. Mięso, jedno, bo ostatnio mi się zmarnowało, a teraz nie możemy marnować, ale zamówimy też grzyby. Jajka też mi się ze dwa ostatnio zepsuły, więc nie będę, wiecie, ale marchewkę, o, marchewkę możemy zamówić. Jakaś mąka, jedna czy dwie też się przydadzą, one się nie psują. O, zamówimy pomidory i może sobie pomidora spróbujemy zasadzić. Ser zjadłyśmy, więc dorzucę. No i widzicie, już właściwie nie mamy kasy. Dobrze, wystarczy. Wystarczy. Ale zróbmy to zamówienie. Powiedzmy, że wiecie, że dziewczyny sobie poszły na targ. Fajnie by było tu jakiś targ zbudować, tylko pewnie by nie działał. Nie wiem, mam wrażenie, że to działa tylko, wiecie, tylko w tych miastach, w których pierwotnie powinno być. Tak, mam nadzieję, że dostarczycie. Naprawdę mam nadzieję, że dostarczycie. Czesia, nie kłóć się z siostrą, tylko dokończ obraz, dobra? Kontynuuj pejzaż. A to ty jesteś złośliwa. To ty jesteś małe złośliwe. Możesz schować do wyposażenia. Ale wiesz co, może ty będziesz haftować, co? Weź sobie małą obręcz i wyhaftuj sobie tęczę. Skończyłaś, kochanie? Jeszcze nie, ale z ciebie będzie wielka malarka. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, tylko jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę. Ty tutaj, kochana, ładnie haftujesz. Super, bardzo się cieszę. Cały dzień przechodziłaś w piżamie. Paweł Borejko, zdaje się, że umarł ktoś, kto był dla ciebie ważny. Przyjmij moje wyrazy współczucia. Tak, wiesz co? Kot Przybłęda umarł. Nie znałam go za dobrze, ale to było przykre wydarzenie. Ło, zaczął się poród. Czekajcie, wyjmę świeczki. Niepotrzebnie sprzątnęłam to ciasto, bo myślałam, że ono jest zepsute. Nie ogarnęłam po prostu. A wy tu nie macie zlewu? Macie. Czemu chodzisz do tamtego zlewu? Bez sensu, Tośka. Bez sensu, naprawdę. Dobrze, super. Urodź dziecko, dobrze? Chodź tutaj, kochana, urodź dziecko. Ty jesteś głodna, ty też jesteś głodna. Weźcie sobie po kawałku, obie. Ty też, jak urodzisz już, to też weźmiesz sobie kawałek, a na razie zobaczmy, co też tutaj nam wyskoczy. Czy Pawłowi w końcu udało się spłodzić syna? Oto jest pytanie. Tak, no proszę. Adrian? Nie. Adriana już tu mamy. Maciej? Nie, nie podoba mi się. Stanisław? Nie. Wiecie co? Mateusz. Mateusz. Syn Pawła będzie miał na imię Mateusz. Cześć, maluszku. Urodziłeś się w ciężkich czasach. Przykro mi. Dobrze, kochana. Wiem, że jesteś głodna, ale nakarm najpierw tego małego, potem go ukołysz, a potem możesz sobie zjeść tą resztkę, o Boże, znowu ściany, tą resztkę ciasta, którą tu mamy, weź sobie kawałek. Potem jeszcze proponuję, żebyś się napiła, bo już możesz. No tak, dziewczynki, zjedzone, super. Teresko, korzystamy, myjemy ząbki, myjemy rączki i idziemy spać. Czesia? Czesia sobie zje. Tobie jeszcze, Czesiu, brakuje towarzystwa, więc zanim pójdziesz spać, to jeszcze trochę z mamą może porozmawiasz, tak myślę. Spróbujesz ją może pocieszyć, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Tak, bo ty masz plan. Wszystko będzie dobrze, bo ty masz plan. Ty będziesz wielką malarką i będziesz zarabiać grube pieniądze na swoich obrazach. I po prostu nie ma się w ogóle czym martwić. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek Borejków. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o nowym życiu naszych borejkowych dziewcząt. Czy sobie poradzą? No ja nie wiem, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że Tośka nie popadnie jednak w alkoholizm, ale o tym przekonamy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was również do oglądania innych serii na moim kanale, szczególnie serii Postapo, która jest moim autorskim wyzwaniem, które powstało przy współpracy z Alicyjką, jak również naszej okultystycznej mamuśki, która stara się mieć dzieci ze wszystkimi supernaturalnymi stworzeniami w The Sims. A tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego simowania, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!